Wyciąć! Chodźcie! Dążcie, dążcie! Na zbiórce do uczczenia święta 3 maja. Czołem, druhowie! Czołem! Patrzcie! Patrzcie! W lewo! Z wami. Pragnę serdecznie powitać wszystkich druhów, którzy dzisiaj uroczystują, obchodzą 50-lecie istnienia swojej jednostki tutaj w Żarach. Witam wszystkich przybyłych gości na tę uroczystość z Turku, z okolicznych jednostek Straży Pożarnej. Witam władze Urzędu Gminy, pana wójta, przewodniczącego, wszystkich, którzy dzisiaj tutaj przybyli, aby razem z nami dziękować Bogu za wszystkie łaski otrzymane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach, by razem się modlić za tych, którzy dzisiaj służą ludowi Bożemu na terenie Żar. Modlić się za tych, którzy odeszli od nas, którzy służyli drugiemu człowiekowi. Ochotnicza Straż Pożarna została założona 15 maja 1947 roku.
Założycielem straży byli druhowie Szczygiecki Jan, Dumiak Kazimierz, Lorczak Antoni, Tomczyk Stefan, Kulkan Stefan, Dumiak Józef, Pajszcza Stefan, Korycki Józef, Korycki Franciszek. Pierwszym prezesem został Dumiak Kazimierz, naczelnikiem Szczygiecki Jan, sekretarzem Lorczak Antoni, skarbnikiem Korycki Franciszek. Gospodarzem Dumiak Józef. Zarząd ten sprawował funkcję dowolnego zebrania, które odbyło się z 1982 roku. Ponownie na funkcję prezesa straży został wybrany Dumiak Kazimierz. Naczelnikiem został wybrany Michalski Ryszard, sekretarzem Nowak Ryszard. Skarbnikiem Kaczmarek Zenon. Gospodarzem Szulc Kazimierz. Zarząd ten pełnił funkcję od 1996 roku. Zarządza strażą druh Marciniak Bogumił jako prezes, zastępca rzecz Dumiak Kazimierz, naczelnik Ryszard Jaśkiewicz, skarbnik Marciniak Krzysztof, sekretarz Banasiak Zbigniew, gospodarz Dumiak Józef. Kronikarzem jest Michalski Ryszard. Dzisiaj wspominamy te osoby, bo dzięki nim tutaj żeśmy się spotkali na tej uroczystości 50-lecia istnienia jednostki Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej Żara. Chcemy ofiarować się przejściemu w intencji wszystkich druhów Straży Ochotniczej tutaj na tym terenie, aby mogli dalej pełnić jak najlepiej swoje zadania i obowiązki, by mogli służyć drugiemu człowiekowi, być zawsze gotowi na pomoc. Modlimy się za tych, którzy odeszli, a którzy tutaj pracowali, którzy służyli społeczności, którzy ofiarnie spełniali wszystkie swoje obowiązki. Modlimy się, aby Bóg dał im wieczną nagrodę. Mogli cieszyć się radością. Na pewno dziś cieszą się, że ich dzieło, że ich praca, że wszystko cokolwiek uczynili, nie zostało zmarnowane. Dlatego też w tej modlitwie chcemy w szczególny sposób polecić ich Bogu. Byśmy mogli godnie tę ofiarę eucharystyczną sprawować w intencji wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, ich rodzin, jak również za tych, którzy odeszli od nas, po wieczną nagrodę, uznajmy nasze winy i przeprośmy Boga za nie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się Chryste nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, chwała na wysokość.
Najświętszy mój Panie, przeciwną pomocy obronę. Spraw łaskawie, aby zastawnictwę naszej Matki Królowej. Religia nieustannie cieszyła się wolnością, Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody różdżką żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga, do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Usłyszałem doroczny głos, mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Ty jesteś córką przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Twoja ufność nie zatrze się na wieki. W sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, z radością przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, to co w niebiosach i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja!
miasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Ukochani duchowie Ochotniczej Straży Pożarnej, ich rodziny i zaproszeni goście. Witając serdecznie uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski, że właśnie ten dzień został wybrany na jubileusz, na 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach. Mieście 6. rocznica. Rokrocznie ta rocznica jest wspominana, choć konstytucja nie była w pełni wprowadzona w życie naszego narodu, bo po 14 miesiącach uchwalenia jej przez Sejm czteroletni została zawieszona ze względu na to, że powstała targowica, a więc grupa ludzi, polityków, którzy związali się z carycą Katarzyną i potem nastąpił następny rozbiór Polski. To jednak jej hasła, jej paragrafy aktualne były po wszystkie lata i są dalej aktualne. Było wezwanie do Boga, a w następnych artykułach tej konstytucji była mowa o tym, że zachowywane są wszystkie tradycje narodowe, religijne, że tylko w oparciu o wartości chrześcijańskie Polska może być silna, suwerenna, może być przykładem dla innych narodów. Tak rozumiano. A kiedy odchodzono od tej konstytucji, od jej zasad, tyle razy Polska znajdowała się w niewoli. Tyle razy Polska była doświadczana w różny sposób. Dziś, kiedy wspominamy Konstytucję 3 maja, to wspominamy ją po to, abyśmy pamiętali, bez względu, jaka będzie nas obowiązywać w przyszłości Konstytucja, ta Konstytucja jest jedną z pierwszych konstytucji w Europie, która szanuje wartości chrześcijańskie, wartości narodowe, która jest fundamentem życia naszej społeczności. Ukochani bracia i siostry, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach i wasze rodziny, wszyscy zgromadzeni goście na tej jubileuszowej uroczystości 50-lecia, chcemy wszyscy dzisiaj w szczególny sposób zastanowić się nad waszą dzisiejszą rocznicą.
nie od nas się zaczęło życie naszego narodu i nie na nas się skończy. My jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego, co polskie i narodowe. Szczególnie o tym nam przypomina święty Wojciech, którego w tym roku tysiąclecie męczeńskiej śmierci obchodzimy w naszej ojczyźnie, jak również w Czechach i na Węgrzech, gdzie święty Wojciech przebywał. Bo właśnie od momentu jego męczeńskiej śmierci można mówić o państwowości naszego kraju, bo wtedy to zostały ustalone granice diecezji z archidiecezją gnieźnieńską. Była i jest w dalszym ciągu duchową stolicą naszego narodu. A w pamiętnym dniu 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz swoim ślubowaniem obiera za patronkę narodu polskiego Marię. Szczególnie wzruszające potem było ślubowanie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, które złożone wraz z wotą w postaci serca ozdobionego drogocennym diamedem na Jasnej Górze 7 grudnia 1669 roku brzmiało następująco. Oświadczam, że królestwem tym tak będę rządził, że tron mój Tobie samej oddam i będę Cię uważał za swoją panią i najświętszą królową, a nieustannie Twej opiece będę polecał lud ten przez Ciebie mi powierzony. Wspieraj mnie i to królestwo już nie jest moje, ale Twoje we wszystkich utrapieniach. W odzyskaniu niepodległości biskupi polscy 27 lipca 1920 roku ponawiają wybór Maryi na królową. 3 lata później, w 1923 roku, Pius XII papież ustanawia dzień 3 maja świętem królowej korony polskiej. Po strasznych przeżyciach okupacji hitlerowskiej w 1946 roku umęczony naród polski poświęca się niepokalanej Maryi, a w 1956 roku 300. rocznicę ślubu Jana Kazimierza episkopat polski dokonał ponownego zawierzenia naszego kraju i narodu Maryi, królowej świata i Polski. I wtedy to zostały odnowione śluby Jana Kazimierza. Brzmiały one następująco. Jak przedmowy wypowiedzi wielką walkę. Pokoleniu przekazuje dziedzictwo wiary i tradycji. W narodzie polskim szczególną rolę przekazywania tradycji narodowych i przykazań miłości spełniała ochotnicza straż pożarna, która opatrzona swego patrona, świętego Floriana, była związana z kościołem i rodziną, podstawową komórką życia społecznego, stanowiącą kościół domowy. Straż zawsze uczestniczyła w uroczystościach religijnych i kościelnych, pełniąc przy kościele